No cierp, cierp, żałuj, żałuj, więcej tego, no! Zabierasz swoją piękną konkubinę na mały odlot na koko, potem ładujesz ją w czoko. Co my tu, co ja czytam, no? To ja prosto mogę ci światło wyłączyć, w drugim pokoju, rozumiesz? Tu mam SMS od szefa, chyba przesadziłem. Siemanko, siemanko, wracamy do zabawy. Dzisiaj miłosne porady. Gili, 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 Stanowski, bili, bili, bili. Chcesz zapoznać się z moim Ramoskiem? Może trafić dziś z główki. Z twoim Ramoskiem zapoznać się? What the fuck? Co ty gadasz do mnie? Jakim Ramoskiem? Przecież Ramos gra w Sevilla, a Sevilla nie gra w Lidze Mistrzów. No. I w ogóle to też jest dla mnie dziwna dywagacja wśród młodych chłopaków. Jestem sam Walentynki. Chłopie, to się ciesz, kurwa, to się lepiej ciesz. Jak ci dwójkę bachora na chacie zawinie człowieku i baba człowieku z lokówką, to zobaczysz, jak będziesz błagał o jebane wolne Walentynki, albo w ogóle o wolny dzień w swoim życiu. Naprawdę. Czci wolne Walentynki, póki masz okazję. Sam, naprawdę. Serio. Człowiek to jest w ogóle taka głupia bestia, że on bardzo czegoś chce, a potem jak już to ma, to już po prostu narzeka na to, przeszkadza mu to i tak dalej jest. No mówię ci poważnie. Z kobietami tak jest, z samochodami tak jest, samochód się spierdoli, kobiet, a to też się może spierdolić, wszystko się może spierdolić. Tak jest. Tak jest. Poważnie ci mówię. Herbaty się tylko napije, splunę w bok i kręcimy te rulety. Gdzie on te komentarze czyta? Słuchaj, są dwa streamy, na Twitchu i na YouTubie i czytam was wszystkich, mam taki wspólny czat, wszystkich was widzę. Ha, nawet twoją mamuśkę widzę, ha, ha, ale myję plecy, o, a to nie plecy, o kurwa. Tu mam SMS od szefa, chyba przesadziłem kurwa kwiatki. No chyba dzisiaj nikt nie wygra. Oto wy, siedzicie, patrzycie w okno, łzy lecą po oczach, po policzkach, przepraszam. Łzy lecą z oczu po policzkach, dziewczyny w tym roku nie ma. 33 lata na karku, dalej kobity nie było. Jedyna dziura, w jakiej byłeś, to kurwa w Wieliczce, kurwa w górach, tam kurwa w jaskinie zwiedziłeś jedynie. I tak było chujowo. Patrzysz w to okno, ciemno jest, ale wyglądasz bardziej i widzisz... Tak, chłop rucha babę na trzecim piętrze. A ty znowu kurwa walisz konia. Ale można to zmienić, może to zmienić. Właśnie tak. Dzisiaj postawić trochę szmalu na PSG i... Kto tam jeszcze gra? I Bayern Monachium. Jutro być milionerem i te kobity same do nas przelecą. Jak muchy do gówna. Dobrej jakości gówna. Spokojnie widzowie, pamiętajcie, że Walentynki to jest święto komercyjne. Gdyby na przykład nie Walentynki, to nie miał dzisiaj bym pracy. Na przykład. Załóżmy. Wieczorem. Siema, chcę ci tylko powiedzieć, że dzięki twoim powiedniaczkom zostałem bankrutem. Żona mnie wyjebała z domu. Tak, bo mieszka teraz u mnie. Wiesz, oglądasz te rzeczy w internecie, słuchasz wszystko, co się dzieje w internecie i ktoś ci potem żonę rucha. Weź się wyluzuj, stary. Bo następne Walentynki będziesz w samotności spędzał. No to w piłkę jak idziesz grać, to kurwa ktoś komuś dajesz buty i graj za mnie, strzel bramkę. Używaj swojej głowy, bo chuja już nie poużywasz. Dasko, papę, dzisiaj jestem w formie, a dzisiaj nie trenowałem, kurwa, patrz jak mam długi prosty. To ja prosty mogę ci światło wyłączyć, kurwa, w drugim pokoju, rozumiesz? No, zobaczysz, 76 kg, dobra waga. Większość tutaj na czacie to są osoby biznesmeni, prawnicy, lekarze. Tutaj w ogóle Tadeusz Norek to robił, kurwa, kanalarz, to robił wczoraj przeszczep człowieku nogi innemu typowi. Są bardzo wysoko postawione osoby, intelektualiści, ale są też dobre, normalne chłopaki, co grają w piłkę czy gonią trawsko. To są normalne ludzie to oglądają i wszyscy wiedzą, że to jest zabawa. I ja tu nie daję ci przepisu, jak zdobyć świat. Z całego dystansu, kurwa, blisko! Wiesz co, dzisiaj widziałem taki komentarz na grupce fajnipiłkarze.pl, tam jest 6 osób w tej grupce, włącznie ze mną, i ktoś napisał, że dzisiaj będzie niespodzianka w meczu PSG Real Sociedad. I na razie no, to się zapowiada, Real Sociedad wysoko wyszedł. Hej, pan sprawdzał, masz może urodziny 12 kwietnia? Bo wtedy jest dzień kosmonautyki, a ty jesteś pierdoloną rakietą. Dobre! Aż powiem ci, bym z tobą gdzieś wyszedł, kurwa, i bym ci kupił dużego, kurwa, kręconego włoskiego loda, skurwysynu. Dobre, ale nie pisz więcej. Ale mnie wpakowało betki dzisiaj na transmisję, do której to? Ja pierdolę do północy. Za niektóre teksty powinien być prewencyjny timeout albo ban na betkliku powinien być. Ja się nie dziwię, że wy wszyscy sami Walentynki jesteśmy w sumie. Pomysł na rendezvous. Proste, bierzesz laseczkę na lekcję historii, pakujesz ją w dyby. Ej, no co jest kurwa dzisiaj? Chcesz dziś celić gola, czy po prostu podbić kilka piłek? Dobra... Kurwa... Co wy piszecie? No nie macie jakiś, wiesz, na jakiś... No trochę wyobraźni, no! No cierp, cierp, żałuj, żałuj, więcej tego, no! A czego ty się spodziewałeś po czacie? No w sumie tak, mamy 21 Walentynki. Wszyscy goście, którzy wyrwali dupy, są z nimi na randkach. A ja pytam gości, którzy nie wyrwali tych dup, o teksty na wyryw... po dup, no! To się kurwa w głowie nie mieści! To właśnie powinno być tak, wymyśl pomysł na kolejne samotne Walentynki. Pytamy kurwa się ludzi, jak jeździć samochodem, ci, którzy prawa jazdy nie mają. Załóżmy, no coś w tym stylu.
Dobra, lecimy dalej. Ja się nie poddam. Siema mała, mam pomysł, jak mogę wyglądać nasze przyszłe śniadania. Ja, twoje stopy i bita śmietana. Kurwa, 10 minuta dopiero meczu. Zabierasz swoją piękną konkubinę na mały odlot na koko, potem ładujesz ją w czoko. Kurwa mać, no co my tu, co ja czytam, no? Kurwa, jestem po psychologii, kurwa, co wy odpierdalacie? Ja poczytam tego, to ja nie wiem, czy Agnieszka ze mną nie zerwie, jak ja przeczytam to wszystko. Nie poddawaj się, gościu, stary. Ja się nigdy w życiu nie poddałem. Wiele można mi o mnie powiedzieć. Duży nos, rude włosy, ale ja się w życiu nigdy nie poddałem. Jestem, kurwa, konsekwencją. Na drugie mam konsekwencja. A na trzecie przegrany kupon. Oglądałeś walentynkowego streama Bredklika? Nie. To dobrze. O, zaraz ciebie zbanuję. Tek na podryw. Hej, maleńka, na co dzień jeżdżę. Pytasz się dziewczyny, czy jest koniem, bo na jej widok sama ręka chodzi. Kończmy to, xddd. Boś ci zadaje dziwne pytania. Ale ja kontynuuję, ja się nie boję. Stary, ja w League of Legends dzisiaj 4 mecze, kurwa, zagrałem. To jest tytanowy mózg. Patrz, co ktoś napisał. Oglądamy razem Barcelona Cadiz, gdzie jedyne, co się dzieje, to wymiana 1000 podań. I jest tak nudno, że zasypiasz na moim ramieniu. Jesteś piłką, której nigdy nie strzelę. Za bardzo bym się z tobą tęsknił. Oglądam kiedyś sprawę dla reportera, a tam chłop dał kobiecie na walentynki słoik śledzi. Masz pojebane życie, stary. Nie dość, że oglądasz sprawę dla reportera, to jest w ogóle niezła akcja, to jeszcze ten słoik śledzi, zaskoczyłeś mnie, mordzia. Żeby życie miał smaczek, raz dziewczynka, raz pewniaczek, proszę, jakie fajne. Po jakim czasie wspólnego mieszkania z dziewczyną można puścić głośnego bąka? Zależy, bo jak wynajmujecie razem i zapłacisz tam pierwszą ratę, no to wiesz, można takie delikatne cichacze i kurwa na testa puszczać. Ale sprawa inaczej się ma, jeśli macie razem kredyt, na przykład 30 lat. Wtedy to już w pierwszy dzień wspólnego mieszkania walisz solidnego, kurwa, bona, a ewentualnie nawet, kurwa, walisz dobrą srakę na kibel, żeby zostawić niezły szlaczek. I ona wtedy wie, że kto jest bossem, wiesz, mieszkania, a przede wszystkim raczej nie ma mocy sprawczej, żeby cię z niego usunąć, no bo macie 30 lat kredytu. Więc to po prostu jest zależne od warunków, w jakim sensie wynajmujecie, czy właśnie macie mieszkanie. Pomysł za randkę. Wysyłasz jej walentyneczkę w szkole, ale chłopaku, to jest od 18 roku życia transmisja, więc oczywiście w szkole wieczorowej, tak? Wysyłasz jej walentyneczkę w szkole z ładnym wierszykiem, ona już jest w połowie twoja, a potem zabierasz ją na basen, żeby zobaczyć co i jak. Ja chyba jestem już za stary po prostu. Ej, dasz mi 10 zł, no jest to bardzo, można powiedzieć, nieetyczne dawać komuś pieniądze, bo można powiedzieć, że biorę wtedy za ciebie odpowiedzialność, to jest jak z dokarmieniem ptaków, chociaż ptaki od ciebie są, kurwa, średnio inteligentniejsze. Posłuchaj mi, wyobraź sobie to, jak ludzie mordują łabędzie. Posłuchaj tej historii. Ona się zdarzyła, kurwa, z tydzień temu, nie no. Posłuchaj mnie, to jest tak, że ludzie chodzą do parku, ja mam 32 lata, 31, 14 marca mam dopiero 32, ale dziewczyna mówi, że mam 18 centymetrów. Słuchaj, to było tak, że ludzie chodzą nad Wisłę, na przykład, i karmią łabędzie chlebem, co już w ogóle powinno być, kurwa, karane, ponieważ chleb raczej nie jest dobry dla ptaków. W ogóle dla ludzi tak samo, ale ludzie, kurwa, można powiedzieć, są bardziej adaptogenni niż ptaki, nie? Więc człowiek zje gówno i kurwa jeszcze będzie żył z 10 lat, a ptaki niekoniecznie. Ale słuchaj, karmisz ptaki i one potem uczą się tego, że w to miejsce mogą przyjać pojedzenie, przelecieć, kurwa, pojedzenie. Ale ty codziennie tam nie stoisz z tym, kurwa, chlebem. I te ptaki czasem mogą wylądować tam i normalnie głodować i umrzeć z głodu, kurwa, czekając na żarcie od ciebie. I podobnie jest tą dychą, którą ci, kurwa, dał. Rozumiesz, dam ci dychę, a ty wiesz, kurwa, dostałem dychę od Barasa Platanowa i byś teraz przychodził do mnie na czat i cały czas tylko dycha, pożycz to. I przez to bym zabił w tobie chęć pracy, rozumiesz? A tak jak pójdziesz do pracy, sam zarobisz pieniądze, to zrozumiesz, jakie to jest fajne uczucie. Być samodzielnym i samym kraść. I zacząć się pracować. Przepraszam. Dziewczyny też po 30? No Aga ma 46! A czy Aga ma 46? Ty jesteś jakimś debilem, że będę się wiązał z jakąś małolatą? Co, kurwa, pieniędzy od ciebie chce? Aga ma firmę, człowieku, starego, zarobionego, co, wiesz, kiełbasę ma. To ja sobie wziąłem starszą babeczkę, co jest zarobiona. I walę w chuja w internecie. Co zrobić, jak śmieją się ze mnie w szkole? Śmieją się, że mam zakola. No, to nic złego. Ludzie się ogólnie często z siebie naśmiewają, to jest normalne. To jest normalne. Powiem ci tak, jakby ludzie się ze mnie nie śmiali, to pewnie bym, kurczę, nie prowadził tej transmisji. Ogólnie to jest tak, że śmieją się, ale to nie jest złego. Wiesz, jakby ci na przykład bili, że masz zakola, to już jest pojebane. Ale wiesz, zwracają na ciebie uwagę, śmieją się z twojego zakola, poświęcają ci jakiś czas, a w tym czasie mogliby na przykład generować coś innego, albo śmiać się z kogoś innego, a tak to poświęcają ci swoją uwagę. Więc niekoniecznie tak to jest, że ktoś się śmieje konkretnie z twoich zakoli i ci życzy źle. Absolutnie, to jest raczej taki... takie gu, takie, wiesz, przyjemne moim zdaniem. Przynajmniej ja to tak odbieram. O kurwa.
To jest dobre, ale chyba agresywne. To ty zasługujesz na koronę, a nie wirus. Ale to jest chyba nieetyczne. Wygrał dumny prawiczek. No ja pierdolę. Co za dzień? Co za dzień? Co za fucking dzień? Tak, ale serio, wygrał dumny prawiczek. Taką masz ksywkę na Twitterze. Pamiętam, jak na studiach poszedłem na balet z najnormalniej wyglądającymi trzema chłopakami. Polibuda, mech. No i siedzimy sobie przy stoliku, tańczy na parkiecie taka siksa, sama, widać, że kręci dupą, żeby kogoś wyrwać. Jednego, drugiego odprawiła z kwitkiem i cały czas sama się tam wije i kusi. Ci moi chłopcy zastanawiają się, jak to do niej podejść i kombinują. Plany jak przejęcie władzy nad światem. Jaki tekst? Czy podejść z drinkiem, czy bez? Czy zawołać ją do naszego... I to jest koniec historii? Wow! Wow, 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 wow! No powiem wam, że nasza cywilizacja chyli się ku upadkowi. Na rynku świń sytuacja nadal beznadziejna. Ostatnio wróciłem do częstego poznawania lasek. I oczywiście zero zaskoczenia. Wśród zainteresowanych dziewczyn jest sporo pań w związkach. Niektóre nawet się z tym nie kryją. Wchodzą na Instagrama, tam cyk. Relacje wspólne, jakiś piesek kupiony na urodziny, a laska na każdy skinie jest gotowa iść ze mną na drinka. I sama do mnie pisze. Inna młodziutka, 17 to samo. Ma chłopaka, ale co tam chłopak rówieśnik może poszaleć. Chowirex, ależ to brutalne, ależ to, że tak powiem, brutalne, brutalne jest to. I cóż mogę powiedzieć, na pewno nie można oceniać wszystkich ludzi przez przykład, jeden czy dwa. To jest taka pierwsza piłka, którą mogę odbić. Drugą piłką na pewno jest tu wiek, na który zwróciłeś uwagę, 17. Wydaje mi się, że często ludzie nie ukształtowali jeszcze się, że tak powiem, związkowo, żeby kreować właśnie duet. A powiem szczerze, nawet o wiele starsi ludzie, na przykład masz 20, 21 lat i jeszcze nie doświadczyłeś związku, zaufania, z czym to się je, no to ludzie takie błędy popełniają. Niestety można powiedzieć obrazkowo, że związek dwójki ludzi dla młodych osób to po prostu bycie razem, całowanie się, jakiś stosunek seksualny i wspólne zdjęcia. Otóż to są ostatnie rzeczy, które się robi ze swoim partnerem. Przede wszystkim ze swoim partnerem, partnerką, jak to się mówi, deklarujecie się razem przechodzić misję życia. I misja życia to nie jest, kurwa, codzienne kochanie się, kurwa, i słodkie słówka. Misja życia to są choroby, problemy, to są... Można powiedzieć, co chwilę walka z przeciwnościami losu. To jest pewnie w jakiś czas walka z jakimiś kłamstwami, walka z jakimiś różnymi rzeczami. To jest brutalny świat, to jest brutalny świat, więc tutaj powiedziałeś na przykład o zwykłych spotykaniu się z kobietami, zwykłym spotykaniu się z młodymi dziewczynami. A związek, związek to jest po prostu coś więcej. To jest poważna instytucja. Więc nie porównywałbym po prostu spotykania się z młodymi dziewczynami, które też są jeszcze młode, niedoświadczone, nie wiedzą, czego chcą od życia i które zdradzają swoich mężczyzn, ale są w związkach 6-5-miesięcznych i wiesz, to są tylko spotykanie się na ławce na randkę, więc nie porównywałbym tego. Nie porównywałbym tego. Ale jeśli rzeczywiście celujesz w taki temat, że ktoś, wiesz, spotykasz się z dojrzałą osobą, ta już jest w kilkuletnim związku i tak postępuje, no to tak naprawdę no można takiej osobie na przykład zwrócić uwagę. Tak, powiedzieć, no nie fajnie się zachowujesz. Hej, pójdziemy do ciebie i rozpierdolę wszystkie krzesła w twoim mieszkaniu, żeby jedna rzecz, na której mogłaś usiąść, to moja morda. No, trochę mi się podobało. Tylko po tym wszystkim, co powiedziałem o tym związku i szanowaniu się i tak dalej, to się w ogóle kupy nie trzyma. Wyjebałeś nas na minę z tymi meczami. Ale ja ci nic nie każę oglądać, nic ci nie każę obstawiać, nawet ci mogę powiedzieć wypierdalaj z tego streama. I nic się nie stanie. Ale wiesz, jak działa odwrotna psychologia, ty tu zostaniesz. Ty tu zostaniesz. Bo ja ci każę wyjść. Zakazany owoc smakuje, co chcesz pomarańcze, chuja dostaniesz. Taka prawda jest. Archetyp tak zwanego zakazanego owocu, który się przejawia w każdej, kurwa, bajce, książce, czy jakiejś tam legendzie od wieków tysięcy lat. No zakazane owoce po prostu smakują jak najlepiej i po prostu w młodzieńczych czasach zapalenie tego papierosa, wyjście na piwo, wiecie, nielegalnie, albo właśnie oszukiwanie swoich bliskich, kogoś może po prostu podniecać i jest to problem na tle bardziej psychologicznym jakimś i tak dalej. Więc to tak do końca, wiesz,
po prostu kogoś to podnieca w jakimś, wiesz, że ukrywa związek i tak dalej. To też jest ciekawa sprawa, wiesz, na początku jak jesteśmy też młodzi i tak dalej, wszystko traktujemy zero-jedynkowo. Ona zdradza, to jest kurwa i tak dalej, nie? Ale jakbyśmy głębiej w coś weszli, zastanowili się, skąd pewne rzeczy wychodzą, dlaczego ona tak się zachowuje, to moglibyśmy znaleźć ciąg przyczynowo-skutkowy i byłby kurwa nawet logiczny. Ale nas to nie obchodzi, bo my lubimy przejebać troszkę sianka na betkliku i właśnie leci konkurs. Paris, co się stało z taboretem, który wyrzucił Klama w Sopocie przez okno? Dalej leci. On, wiesz, siuł i kurwa leci gdzieś. To jest lata gdzieś po Sopocie. Pomysł na randkę. Bierzesz dziewczynę do schroniska, wybierasz najsmutniejsze bidule, zyskujesz w jej oczach, a nawet jak z nią nie pyknie, to i tak już nie jesteś sam. O, ale fajnie. I masz małego kurwa pieska, który ci wali kurwa dwójki po chacie, szczaci, musisz z nim wychodzić. No zajebiście, miałeś mieć fajną dupkę, a masz kurwa mojego kundla. No brawo, brawo, brawo. A taka ciekawostka, w ogóle dzisiaj widziałem Twittera, że na jakimś teledysku Kanye Westa, czy na jakiejś kurwa relacji Kanye Westa, to nie doczytałem do końca, na relacji Kanye Westa był gościu w kominiarce kurwa stalowej woli. Widzieliście to? Takie coś? Że gość normalnie w kominiarze, stalowa wola, druga ligowa, u Kanye Westa w teledysku się bujał. Rozjebało mi to głowę, nie? Widzieliście to? Dobra, czyli nie miałem przewidzeń. Ale wyobraź sobie, że ktoś to w ogóle dojrzał, nie? Bo to nie jest tak... Ale wiesz, ciekawi mnie geneza, skąd to się wzięło, bo ja mam, wiesz, jaką genezę, że często ci artyści, wiecie, awangarda, wiesz, o co chodzi, bycie takim fashion, kurwa, inaczej, wiesz, popularnym, oni lubią na siebie ubierać jakieś zwariowane ciuchy, takie, że których inni artyści nie noszą, wiesz, Balenciaga czy jakiś Gucci Louis jest oklepany, jest nudny, dlatego oni lubią czymś zaskoczyć. I na pewno taki Kanye West sobie siedzi tak, kurwa, zamów mi tą kominiarkę stalowej woli, kurwa, na pewno 50 Cent ani Eminem i inne, kurwa, te drudzgotały Dr. Dre nie będą takie mieć. I mi się wydaje, że o to chodzi, że oni są już na tyle, chcą w tej ekspresji wyrażać siebie oryginalnie, nie szablonowo, że zamawiają, kurwa, kominiarki stalowej woli. Tak to rozkminiłem. Łapię tę dupę za srakę, daję jej pakę, mówię, podziel się z chłopakiem. Bart Sparrow. Ale to widać, że moi widzowie. Poka dupę. Byłeś kiedyś na wyjeździe kraksy? Nie byłem. Nie, byłem, przepraszam, byłem na Legii Warszawa. Na Legii do stadionu wszedłem. Sam na stadionie, sam za go byliśmy, kurwa, na trybunie Legii. Nikt o nas nic nie powiedział, nikt. Tak stałem. Tak staliśmy na trybunie normalnie Legii Warszawa, ja se kibicowałem Krakowi w Pucharze Polski. Chuj, że było na tym meczu 700 osób i grali o pietruchę i nic się nie działo i było 0-0, ale byłem. Dobra, dobra, możemy wyróżnić Brusiaka, bo to już jest tyle tych konkursowych, a za 15 minut kończymy live'a, kończy się mecz, a trzeba kogoś wybrać. I tu mamy tak, jesteś tak gorąca, że jak zjesz chleb, to wysrasz tosta dla Brusiaka. No, możemy go nagrodzić, bo tu już nie wiem, kogo nagradzić. Gruba pijesz. Jesteś tak piękna, że gdybym w klubach stawiał znaki, przy tobie stałby stop, trzeba się zatrzymać i podziwiać. No ja po tym live'ie będę musiał po tygodniu dochodzić do siebie. Teraz wam pokażę kocura, co dostałem na walentynki, bo ja też coś dostałem. Patrz, jaki czeski piłkarz. A oni coś pierdolą, że on zakola. Zobacz tą fryzurę, patrz to. Czyli kurwa niedługo będę fitness modelem, dopierdolę sobie znowu 80 kg. Wiesz, krata na brzuchu, kurwa duże cycki. Widzisz, ginekomastia, kurwa przypnę się. I zwiedzę jakiegoś frajera na FMMA. Pa, 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 hop, jak ja się ruszam, ty. Ale wam pokażę prezent, serio. No. Dostałem, ja jestem, wiesz, wiecie, że jestem fanem Pokemonów, ciuchów. I właśnie lubię też takie ciuchy, które, no wiadomo, no, na klacie wielki Charizard, no to nie wyjdziesz na miasto w tym, nie? W sensie ja chodzę, ja i tak wychodzę na takich ciuchach na miasto, ale chciałbym na przykład mieć takie wejść, żeby wyjść do restauracji, ale w Pokemonach, bo ja nie będę, kurwa, chodzić w jakimś Gucci Balenciaga, nie jestem, kurwa, jebanym frajerem, rozumiesz? Tylko jestem, kurwa, facetem z zasadami. Wiesz, o co chodzi, mordzia? I zobacz to. Fajny sweterek, kurwa, Juicy J, opinający, na moim vintage możecie zobaczyć. Bardzo fajna stylówka, koronkowe podszycia. To jest oczywiście wszystko laminowane. Bardzo fajna kolekcja. 54 zł. Nie, 130. Co jest, kurwa? Musimy, Agnieszka, pogadać. 130 za bluzę z pierdolonym Pikachu jakimś zjebanym kotem? Mordo, Balenciaga, nie żadna Warszawa. Dobra, nie chciałem obrazić ludzi w Balenciaga i Gucci. Nie bijcie mnie na galach MMA. No niestety. Czyli podsumowując, nic nie trafiliśmy dzisiaj.
Dosłownie nic. Bayern Monachium nam spierdolił wszystko. Mam nadzieję, że Monachium nie awansuje do Ligi Mistrzów, a Harry Kane nigdy nie zobaczy już trofeum. Czekaj, wróć. On nigdy nie zobaczył. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia niebawem na którymś z live'ów, a może na live'ie u mnie.